Cześć, witam serdecznie na moim kanale, ja mam na imię Michał, a dzisiaj zaprezentuję Wam, jak naprawić rozrusznik piły spalinowej czy starter, w którym zerwała się linka. Serdecznie zapraszam Was do oglądania. W pierwszej kolejności musimy odkręcić starter od pilarki, używając do tego klucza imbusowego. Po odkręceniu możemy zdjąć cały starter. Uważajcie, tu jest taka gumeczka, taka przelotka do regulacji gaźnika. Nie zgubcie jej. Mamy starter, jeszcze taką przekładkę. Starter mamy odkręcony. I teraz musimy odkręcić to kółko zabieraka. Przy tym musimy być bardzo ostrożni. Już pokazuję dlaczego. Odkręcamy śrubę. I teraz możemy zdjąć to kółko. I musimy przytrzymać pod spodem taki czarny element, czy po prostu plastikowy element, pod którym znajduje się sprężyna. Ja teraz zademonstruję, czego nie robić, tak, bo powinniśmy go przytrzymać i starać się, żeby on po prostu nam nie wypadł i ta sprężyna się nie rozwinęła, ale zrobię to specjalnie, tak żebyście mogli zobaczyć, jak później, jeżeli dojdzie do takiej sytuacji, jak z tym sobie poradzić i jak to z powrotem założyć. Jeżeli by nam to wyskoczyło, to wtedy wypada nam cała sprężyna. Jeżeli mamy taką sytuację, że sprężyna nam wyskoczyła z zabieraka, no to musimy to wszystko z powrotem poskładać. Pamiętajcie, że zanim się zabierzecie do składania sprężyny, załóżcie rękawiczki. Pamiętajcie o okularach ochronnych, ponieważ taka sprężyna może albo pociąć ręce, albo w przypadku, kiedy wyskoczy z zabieraka, może trafić Was w twarz, w oko i narobić kłopotu. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od tego, że zakładamy nową linkę na koło zabieraka. Dlaczego nie od sprężyny? Dlatego, że jeżeli założymy tą sprężynę i zaczniemy zajmować się kółkiem, to istnieje prawdopodobieństwo, że ta sprężyna z powrotem nam wyskoczy. W związku z tym wyjmujemy starą linkę, zakładamy nową. Idealnie sobie, jeżeli przygrzejemy końce, to łatwiej nam będzie ją zamontować. Nie będą się po prostu strzępić. Z tej strony robimy mały supełek. Tak, żeby on nam się wpasował w to miejsce. I musimy go tak ułożyć, żeby żadna końcówka tu nie wystawała. Ja używam multitoola, tak, wpychamy tak, żeby ani tu, ani na zewnątrz, nawet końcówka tej linki nie wystawała. Nawijamy linkę. Tej linki jest około 1 metra, nie potrzeba więcej. Spokojnie wystarczy. Drugą stronę też sobie przypalimy. OK. Mamy to nawinięte.
i odkładamy na bok. I teraz zajmujemy się sprężyną. Ponieważ ta sprężyna uwielbia wyskakiwać w najmniej oczekiwanym momencie, musimy sobie jakoś pomóc i ją przytrzymać. Ja do tego używam małych trytytek. To jest rozmiar 2,5 na 100. I tak. Sprężyna wchodzi w ten sposób do tego czarnego elementu. Tu mamy takie wycięcie. I w to wycięcie możemy wpasować właśnie opaskę i tą sprężynę sobie przytrzymać. Jest to o wiele prostsze. Nie musimy tak bardzo się wysilać, żeby ją trzymać, bo uwierzcie mi, ona potrafi no nawet już nas w ostatnim, że tak powiem, momencie wyskoczyć. Ok, ja sobie ją tu obetnę, żeby mi nie przeszkadzała. I tak przygotowany element możemy zacząć tą sprężynę zwijać. Zobaczcie, że ona już od początku z nami nie współpracuje. Tu musimy ją zawinąć mocniej. I kciukami dociskamy z obu stron. Nie tylko tym prawą stroną, tam gdzie układamy, ale oba kciuki muszą dociskać tą sprężynę po przeciwnych stronach, tak żeby ona się nam nie podnosiła. Jeżeli jesteście zmęczeni, oprzyjcie sobie dłonie, chwilę odpocznijcie. Można ją składać dalej. Natomiast obserwujcie, czy z której strony ona się nie podnosi, bo tak jak wcześniej wspomniałem, potrafi wyskoczyć nawet przy ostatnim okrążeniu. Jeżeli czujecie, że opierając się na stole będziecie mieć większą kontrolę, też możecie to zrobić w ten sposób. Sprężyna cała jest z powrotem w tym elemencie. Dodatkowo tu jest zabezpieczona trytytką. I teraz też pamiętajcie o tym, żeby to wszystko trzymać razem. Możemy założyć ją do obudowy zabieraka.
I teraz odcinamy tą trytytkę, wyciągamy ją. Pamiętamy, że musimy to mocno przytrzymywać. Kółko rozrusznika ma z jednej strony wycięcie, które wkładamy, w tym miejscu jest sprężyna. Mam nadzieję, że ją dobrze widać. To kółko powinno, to wycięcie powinno trafić w końcówkę sprężyny. Dajemy podkładkę i śrubę. Tego elementu nie skręcamy zbyt mocno. Chodzi o to, żeby to kółko pracowało dosyć luźno. Nie możemy na siłę skręcić, ponieważ zablokujemy ruch rozrusznika. Teraz możemy nawinąć linkę na kółko rozrusznika. Tu mamy takie wycięcie, gdzie możemy sobie tą linkę też zablokować. I przekręcamy 2-3 razy, nie więcej. Przekładamy linkę przez otwór. I w tym momencie możemy już zamontować rączkę, czyli uchwyt do szarpaka. Tu sobie naciągniemy. Tu możemy już zawiązać taki podwójny supełek, żeby był większy, żeby nam nie przeszedł przez rączkę. I w tym momencie mamy szarpak naprawiony. Sprawdzamy. Wszystko działa. Nadmiar tej linki obcinamy. I też możemy go podgrzać, żeby się tutaj nic nam nie strzępiło. On się chowa tam w uchwyt. I w tym momencie możemy już przykręcić szarpak do naszej piły. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Jeżeli będziecie mieć pytania co do takich napraw, dajcie znać w komentarzach. Zawsze staram się na wszystkie Wasze pytania odpowiadać. Pamiętajcie o subskrypcji, kliknijcie w dzwoneczek, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobało. I do zobaczenia do następnego filmu. Cześć!